Siemano, tutaj Bartek, mamy tutaj nietypowy room Blue Script Kido. Tu widzicie, nie zrobiło go za wiele osób. I to jest pokój mojego widza, John Hack. Hello, I created room and you hack me. So fucking easy. If you have a time, look for it. It's for beginners. Name is Blue Script Kido. Nagrajmy sobie. Jezu, jakie to było dziwne, co powiedziałem. Dobra, i co my tu mamy? Find MD5 hash. Zacznij się od tego, skopiuj. Wyszukaj sobie virus totalu. Wkraj MD5 w pasku wyszukiwania virus totala. Czekajcie, muszę opisać. Dobra, to wracamy tutaj. Hash. Co? Hash SHA-256 dla tego hasha MD5. W sensie dla tego. To jest ta wersja Log4j'a. Będzie search. Mamy ten. Tu widzimy, że jest panda, jak wykrywa jako podatny. I mamy szukać sza tego. Dobra, czy Alibaba wykrywa ten MD5 jako złośliwy? Nope. Rozmiar pliku log xsd xml w kilobajtach. To będzie gdzieś tutaj. Tutaj. Kurwa, trochę dziwne, bo ja tutaj widzę. Czy ja jestem kurwa ślepy jakiś? Ja widzę trochę większą liczbę. Check relations. No dobra. Size of log4j level file XML. Okej. Jestem po prostu głupi. Tu jest półtora. A tu jest. No właśnie. Log4j config. Tu masz levels, okej. Czyli level, czyli to. Dobra, czyli jestem po prostu głupi. No i zajebiście. Która strona internetowa zamieściła. Na jakiej stronie internetowej zamieścił komentarz? Did Thomas post in his comment? Która strona? Nie wiem, czy to jest poprawnie po angielsku, ale. No cóż, ja. Amerykano to nie moje. Dobra, to mamy tutaj community, tak? Jest taki pan, jest. Tomu. No i tutaj mamy CV tego. No i dobra. Wpisz adres URL, który znajdziesz w sekcji społeczności. Sprawdź szczegóły. Government 201 ogłoszenie. Powinno być w porządku, zawsze uważaj, zanim klikniesz, skopiujesz, wkleisz cokolwiek. Do tego zadania użyj Attackboxa. Niestety. A jest Attackbox, ok. Completed. Dobra, no to było całkiem proste. Dam widzowi łapkę. Masz łapkę na pocieszenie? Tutaj? O, no daj. Dobra, dzięki za uwagę. Siemano.